z Ewangelii według świętego Jana. A kiedy ludzie spostrzegli, jaki znak uczynił Jezus, mówili: ten prawdziwie jest prorokiem, który ma przyjść na świat. Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać Go, aby Go obwołać królem, sam usunął się znów na górę. Od zawsze chłopcy oglądają się z dziewczynami, dziewczyny spoglądają na chłopaków. Bywa nawet, że niektórzy postanawiają, że chcą spędzić całe życie ze sobą. Przychodzą do kościoła i zapraszają Boga, aby jako mąż i żona, kochając się wzajemnie, szli razem do nieba. Choć bywa, że czasem chłopak wykorzystuje dziewczynę, czy dziewczyna chłopaka, nie tylko seksualnie. Czasem bywa też, że dziewczyna umawia się z chłopakiem i chce z nim chodzić tylko i wyłącznie dlatego, żeby wzbudzić zazdrość u dziewczyn. Dlaczego o tym mówię? Na początku wiele osób chodziło za Jezusem, ponieważ widziało konkretne znaki, widziało uzdrowienia. Co więcej, Jezus mówił w taki sposób, że można było oderwać się od dnia codziennego, bo chciał i nakarmił duszę człowieka. Mówił o rzeczach innego rzędu. Jak jest ze mną? Czy potrafię iść za Panem? Przyszedł czas, kiedy ludzie zapomnieli nawet o Bożym świecie, zapomnieli o tym, że trzeba jeść. Dlatego Bóg przychodzi w obfitości i wypełnia w Chrystusie Jezusie każdą moją potrzebę. Ale bywa tak, że Boga mogę po prostu wykorzystywać dla moich celów. Mogę iść na Eucharystię, żeby mi było dobrze, bo tak zostałem wychowany, żeby Bóg spełniał moje oczekiwania, żebym się jakoś lepiej poczuł. Przecież, jak słyszeliśmy w tym fragmencie dzisiaj, w ostatnich wersetach, chcieli Boga obwołać królem. Bóg staje się marionetką w rękach człowieka. On nie chce być wykorzystywany. Dlatego niekiedy odchodzi z mojego życia, aby mógł przyjść ponownie jako król. Czy potrafię, czy chcę Bogu wyznać miłość swoją? Czy chcę Go zaprosić nie tylko na godzinę czy trzy kwadranse, ale czy Go zapraszam w tą codzienność na Jego warunkach, aby to On prowadził mnie? Do zobaczenia.